Witam. Z tej strony Fine Monkey, to już czwarty odcinek z kariery Davida. Dzisiaj będą skoki w Engelbergu. Pierwszego konkursu, to już chyba standardowo, nie nagrałem, bo zająłem 36. miejsce w pierwszej serii. Tak, zakwalifikowałem się. Sukces. No i standardowo 0 punktów. Na koncie mam 48, jestem 23. Pokażę jeszcze, żeby nie było. Poprzedni konkurs wygrał Stefan Reiner, drugi był Ulrich Wohlgenand, trzeci Filip Raimund, czwarty to już nikogo nie obchodzi, Nicole Sorin-Mitrofan, a piąty Niklas Bachlinger. I już przechodzimy do konkursu. Chciałam powiedzieć jeszcze, że jakiś chłop, tam baba, nie wnikam, napisał, że głos na filmach jak jakaś pralka, mikrofalówka, już nie pamiętam dokładnie. Ale mnie takie hejty nie obchodzą, ale innych może tak, a tak przez takie głupie słowa niemądrych ludzi może prowadzić do samobójstwa, więc proszę tak nie róbcie, postawcie się w miejscu tych osób, a mnie sobie hejtujcie, bo mam to gdzieś. Dobra, już tam nie będę o tym gadać, mam nadzieję, że ta osoba, która to ogląda, wie o co chodzi. No i już przenieśmy się na 100% do FSJ-a. No, pewnie nie przejdę. Taki dobry jestem. Tutaj przed odcinkiem sobie skakałem po 130. W tym pierwszym konkursie już 110. Wiatr lepszy w treningu. Więc nie rozumiem tego zjawiska. Nie ma sensu. W tym odcinku chyba nagram nawet niemiecką część turnieju 4 skoczni. Nazwy to Engelberg i niemiecka, nie. I... A nie wiem, jak to nazwę. No to tak, taki chyba szybki wstęp jak na mnie. Zajmę jedno z ostatnich miejsc na życie. Ale w turnieju 4 skoczni będę takim Tomasem Dietrichem, jeżeli wiecie, o co chodzi. Znowu jakieś reklamy. Dobra. I będę mi tak uciekać, dopóki nie znajdę jakiejś fajnej skoczni. A jeżeli dobrze pamiętam, to Oberstdorf jest nawet spoko. Teraz tak mówię, a potem będę skakać po 90 metrów. Tak zawsze jest. No bo czemu nie odpowiedziałem. A czekajcie na Innsbruck. Tam pokażę klasę. Tam pokonam każdego. Super reklama. Jest ktoś zainteresowany? Dobra, po pierwszej serii pierwszy Ulrich Wohlgenand, drugi Jefren Maruszak, trzeci Richard Freitag. W czwartym Niklas Bachlinger, a dalej nie przeczytałem. Dobra, piąty Filip Raimund, szósty Aigner, siódmy Medved, ósmy Kachhofer, dziewiąty Pilch. O, dziewiąty Polak. Może awansuje do pierwszej piątki. Chyba ani jeden Polak nie stał na podium jeszcze. No i dalej nie będzie stać. Pilch spadł z 9 na 20. Urlop 23, więc spoko. Dobrze Medved wygrał, bo on jest daleko w klasyfikacji. No dobra, on daleko, to co dopiero ja. Ale Wohlgenand chyba był na trzecim stopniu podium i on sobie nawet dobrze radzi. Szkoda, że konkurs. Turniej 4 skoczni nagrywam tak późno, ale... No, nawet konta na YouTube nie założyłem wcześniej, więc te filmy są takie amatorskie i będą. To jest dla mnie. Wy to oglądacie. Ja się cieszę. Jako już nie musi tego oglądać, nie musi hejtować. Muszę wyjść. Oj, w nieudanym konkursie w Elbergu spadliśmy na 24, 5 miejsce. Czy zostaliśmy na 23? No, ale Daniel Trofeng bardzo intensywnie, tak samo jak Claudio Hasna, goni. Ogólnie wszyscy nagle zaczęli gonić tak mocno. Andrii Vaskol miał 2 punkty i nagle teraz ma 22. Dobra, już początek niemieckiej części turnieju 4 skoczni. W tym roku wygrał Kamil Stoch. Bardzo mnie to cieszyło, kibicowałem mu od początku. Drugi
Nie pamiętam, kto był. Wiem, że trzeci był Kubacki. Chyba Granulat, tak zwany, był drugi. A dzisiaj w Lachti, no Polacy się nie popisali. Daleko wszyscy. Najgorzej to Dawid Kubacki mnie zdziwił. I to dobrze, tylko źle mnie zdziwił. Myślałam, że tam będzie walczyć o podium, a tam 23 chyba był. No, gdyby 20 nie skakało, to byłby na podium. Na najniższym stopniu, ale byłby. Film wleci jeden dzień po tym, po konkursie indywidualnym w Lahti, więc no spoko. Chyba. Jak ktoś to lubi, to spoko. Jak nie, to ma problem, bo dosyć często są filmy. Ale jak już wcześniej mówiłem, jak ktoś nie lubi, to niech nie ogląda. Proszę. Ale laguje. No, chyba dobrze się wybiłem. Dobra, jest okej. Turniej 4 skoczni jest akurat, no ma fajne skoczni pode mnie, o. No też gruszka drugi. Fajnie. Jak wszystko źle pójdzie, to będę 23, więc będę miał dosyć ciężką parę. Tak, wiem, w skapie nie ma turnieju 4 skoczni. Ale to mój fiskap. Więc. Ach, a mnie bardzo dziwi w fiskapie. Andreas Wellinger. Chyba tylko 3 punkty w tym sezonie fiskapu zdobył. A kiedyś mistrz olimpijski wszystko wygrywa. Dobra, może nie wszystko, ale wiecie, o co chodzi. O, wygrałem kwalifikację. Dobra, mam nadzieję, że po tym konkursie się odbije. Od dna. 100 punkty. 100 punktów może zdobędę, może 80. 60 też będzie okej. Okay. Albo to psuje jak w Wiśle. To będzie nie okej. Okay. Twórca mógłby dodać tutaj jakieś kontuzje za upadki. Byłoby ciekawie. Najgorzej jak na przykład takie USA ze mną. Na przykład Decker Dean ma kontuzję, to USA od razu nie może startować. To bardzo smutne by było. Bo Wilcze to ja pociągnąłem USA do. Nie wiem, czy byśmy w drugiej serii. Nie wiem. Albo 9, albo 7 miejsce wszystkiego. Jak teraz nie uda mi się wyprzedzić Luki Rota, to. O Boże, to jest kiepsko ze mną. I w turnieju 4 skoczni ogólnie. Serio. Nie. Nie. Jestem załamany. Kwalifikacje 131 metrów. Konkurs 93. Gdzie tu jest sens? Nie ma go. Nie ma gorszego skoczka niż Luka Rot, który przeszedł. No dokładnie. To jest skandal. Czemu się tak stresuję, jak do was gadam? A jak nie gadam, jak gram sam dla siebie, to wszystko wygrywam. Nawet wygram turniej 4 skoczni w Pucharze Świata, gdzie tam zawodnicy mają po 9. Tutaj mają chyba po 5-6. A tutaj nie umiem przejść do drugiej... Nie. Koszmar. I to był pierwszy odcinek, w którym są 3 skocznie. Chyba 3, nie jestem pewien. To zwycięstwo było jak na tacy. Boże, ja mogłem stać zamiast Ortnera na tym podium. Tu, na środkowym, najwyższym stopniu podium, mogłem być ja w pięknym niebieskim kasku, niebieskim kombinezonie i białych rękawiczkach. Białe rękawiczki jak Małgorzata Rozenek normalnie. Ale to mogłem być ja, po prostu. Ja. Obraziłem się na tą grę. Teraz Garmisch Partenkirchen, które też jest średnie. Oberstdorf lubię i Innsbruck lubię. Bischofshofen, to tam padnę, jak tutaj padłem. No koszmar. Wielki koszmar.
Nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, do jakiego skoczka siebie porównać. Bo niby Thomas Lackner jest taki burzliwy. W tym sezonie był raz czwarty, raz chyba 28, czy tam 23, tak jak ja prawie. Mało znany był wcześniej, tak jak ja. No, jestem takim Thomasem Lacknerem z USA. Chociaż Lackner brzmi normalnie jak amerykańskie nazwisko, więc spoko. No, dobra, jak w Oberstdorfie mi się nie udało, to tutaj totalnie nie mam na co liczyć. A fraj tak dalej mi ucieka. Ogólnie bawi to, że Słowacja blisko, no może nie tak blisko Słowenii, ale śnieg. Dużo śniegu. Kraj wielkości Słowenii. A tam tylko jeden skoczek jest. To nie bawi. Ale jakby nie patrzeć, tam blisko było do Luki Rota w Oberstdorfie. Szkoda, że tego nie wykorzystałem. Jak to ja. W Gapa będę na razie pierwszy. Na razie. No. A w pierwszej serii. Spanikuję z nadżycie. Nie przejdę. To nie jest użalanie się nad sobą. To jest realizm. Ja wiem, takie ambicje, żeby wygrać turniej czterech skoczni po takiej wielkiej przerwie bez punktów. A tu jednak. O, jestem zły na siebie. W sumie nie wiem, czy zły, czy przytłoczony. Jestem. Nie wiem co. Jak ktoś obejrzy do tej minuty, może napisać. Hashtag 100. Bo 100 punktów chciałbym mieć. Można zadawać pytania do Q&A, chociaż wątpię, że ktoś w ogóle chciałby coś słyszeć. Jak już mnie hejtują, to jak ogląda to 50 osób, to już serio. Jeżeli ogląda to 50 osób, było 10 komentarzy, powiedzmy. No dobra, może 8. To będzie 1/8. To będzie 17:30. Dobra, moje oblicze. Nie, 7:30. To będzie 3:45. Oto to raz 20. Czyli jeżeli to ogląda 50 widzów, to 12,5 widza mnie nie lubi. Czyli jeden mnie lubi połowicznie. Z moich Nie. Serio, muszę z dekarendinem skakać. Nie, to jest koszmarne. Nie chcę. Pewnie. No i tak prze. Nie! To jest moja chwila! Moja chwila, tak! Sorry, Decker. Czas na dywina. A Decker pewnie myślał, że wygra. Bo on jest teraz chyba lepszy w tym sezonie niż ja. Chociaż nie wiem. Z chęcią zobaczę, kto jest lepszy, ja czy Decker. Zobacz, kto jest najlepszym Amerykaninem. Dla niewtajemniczonych zawodnikiem USA. Ach. A, ja już skakałem przecież. Ja chciałem zobaczyć, z kim jestem w parze. Ach, to nie, to niepodobne, że nie sprawdziłem, z kim jestem w parze. Tak, dobra. Takie podium niech zostanie. Czemu tu nie ma konkursów jednoseryjnych w FSJ-cie? Bym się tak cieszył, gdybym nagle został odwołany ze względu zbyt wielkiego wiatru. Kiedyś była taka fajna gra, w którą też grałem. To się chyba nazywało Ski Jump X, coś takiego. I tam była też taka kariera, tylko że tam trzeba było ulepszać wszystko i tak dalej. Ja się tam jakoś nazywałem, jak jakiś realny skoczek, że tak to nazwę. No i tam nie raz było tak, że zawody odwołane z powodu zbyt wielkiego wiatru. I to mi się mega podoba. Takie coś. Dobra.
Jak będę musiał skoczyć 100 metrów, to dam radę. 106. Jedne ten. No nie wiem, czy dam radę, bardzo się boję. Powinienem dać... Tak, 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 tak. Dobra, wygrałam konkurs. Tak. Po taki wielki przerwie wygrałam konkurs w wielkim stylu. Boże. Jestem z siebie dumny. Wiem jak wy. Możecie napisać. Jesteście ze mnie dumni. Ja jestem z siebie dumny. Zaraz policzę, ile konkursów bez punktów było. A ja awansowałam tylko dwie pozycje tym zwycięstwem. To nieźle. Dobra, ja jestem zadowolony. A w tym odcinku będzie druga część turnieju czterech skoczni. Aż zobaczę, kto jest najlepszy z Amerykanów? Chyba Amerykanów, nie wiem. Byłoby bezpiecznie, gdybym powiedział zawodników USA. Amerykan? Amerykanin? Amerykanów? No nie wiem, nie wiem. Kurczę, co to takie białe jest? Halo? Fański jumping. Ten odcinek. O, dobra. Tu tam kasy, dobra jest. Dobra, nie punktowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, w pięciu konkursach. I nagle stuwa na moje konto. Ile mi brakuje do 20 miejsca, żeby zaokrąglić? Aha, okej. Okay. Dojrna ja presetnika. Mi brakuje, brakują w sumie 4 punkty. Ale teraz mój Innsbruck. Ale byś chciał powiedzieć. Mój Innsbruck, moje zasady, moja chwila. A Fry tak teraz zepsuł. Ale do Freitaga ile mi brakuje? 427. 100. To będzie... No. Musiałbym wygrać jakieś 3 razy. Chwila, chwila, chwila. Jak wygląda kalendarz? Dobra. Innsbruck, zwycięstwo. Titiza, nie pamiętam. Zakopane, chyba zwycięstwo. Lahti, nie jestem pewien. Wingen, chyba spoko. Szuszyńsk, nie jestem pewien. Rasnow, oby zwycięstwo. Oso, w miarę fajny. I loty koszmarne. Dobra. To może być ciężko. Ale ten odcinek już trwa bardzo długo. Ale jeszcze muszę zobaczyć moich zawodników, w sumie moich kolegów, no moich kolegów z USA. Jestem najlepszy, jej. Ja jestem najlepszy, David Larson, potem jest Andrew Urlow i Decker na w miarę równym poziomie. Eric Belshaw ma tylko 4 punkty. I Luka Rod dzięki mnie ma tego punkt, ma ten jeden punkt. No dobra. To był prawie 20-minutowy odcinek. Mam nadzieję, że życie całe. No to się raczej więcej nie zdarzy, więc trochę pykło, trochę nie pykło w tym odcinku. Napiszcie coś miłego, coś niemiłego. No chociaż niemiłe rzeczy wolałbym oszczędzić. No to żegnajcie moi widzowie, koledzy, przyjaciele. Moje małpeczki, tak. No to żegnajcie moje małpeczki.